Siema widzowie, będziemy pytać streamerów o... Zamknij mordę i zrób coś ciekawego w końcu. Dobra, będziemy pytać streamerów, co sądzą na temat bana Nitrozyniaka, let's go. Dobra, mamy pierwszego gagatka. Już klejamy. Copypastę mam. Wytarmosił za to łóżka. Co sądzę o banie Nitrozyniaka? Za... Późno. O! Wcześniej. To jest reakcja bardzo, bardzo ciekawa. Dziękuję. Lecimy ankietę, dalej robimy. Co z banie Nitrozyniaka? No co pan sądzi? W sumie to nie do końca nic. Wydaje mi się, że jego, co się, stanowisko YouTube'a, jeżeli chodzi o bana, jest spoko. Na takiej zasadzie, nie wiem, że to jest, że wiesz, nie wiem z perspektywy, bo Sergiusza prywatnie lubię. Ale jest zasłużone za to, co było to wszystko. Tylko jest to wymuszone tym, że został nagrany filmik. A to nie jest decyzja YouTube'a, to jest decyzja społeczności, bo YouTube jako, wiesz, jako korpo czuje, że musi coś zrobić. I sobie to jest trochę chujowe, że oni podejmują tylko decyzje, jak mają presję od społeczności. Bardzo mądre słowa, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. To jest bardzo dobra opinia, posłuchajmy następnego streamera. No wiem, widziałem, oglądałem ten film od tego, od... No więc jaka opinia? Nie wiem, ale się dowiem. O, ufolud. To co myślisz? A muszę coś myśleć? Nie musisz. Nie wiem, no nic... Nic ten... nic odkrywczego nie powiedział, nie no. Przecież nie tu zawsze miał taki content. To są takie... Wiecie, tak jakby nagle ktoś się, wiesz, zaczął oburzać i robić dramę na internecie, że nie wiem, że ktoś skamuje babcię i ten, i dzwoni do nich i wyłza hajs na wnuczkę czy coś. No jakby to już od dawna było, nie? Czemu akurat teraz? Tak trochę. Tak samo w sumie z Nitrem, w sensie Nitro... Od zawsze tak ten, zawsze tak robił, zawsze miał ten sam ten content, tak samo się zachowywał, to jakby, why now? Znaczy w sumie rozumiem, że kiedyś to w sumie coś takiego musiało być, ale no wiesz to. Ciekawe jest po prostu to, że nagle, wiecie, wszyscy się rzucają na to, a jakby to jest, że tak powiem, problem, chociaż nie wiem, czy to, no powiedzmy, coś co już było od dawna, nie? Ale nie wiem, jak nie. Ja tam za bardzo, jeśli chodzi o takie YouTube'owe ramy, to nie za bardzo się tym interesuję. Akurat to nie wiem, ale się dowiem, to oglądam, dlatego mi się to wyświetliło, bo nie wiem, albo się dowiem, to Bezzy robi, nie? W sensie on tam jest głosem, nie? To jest ciekawe, bo jakby zazwyczaj jak są jakieś dramy na YouTubie, to zazwyczaj jak właśnie ktoś nagrywa na kogoś jakiś filmik, to jest tak personalnie, nie? W sensie, że jakaś osoba wiesz, po prostu nagrywa na jakąś osobę, a to pewno ta osoba odpowiada jakimś filmem na tą osobę, nie? A tutaj tak naprawdę to jest taki kanał, gdzie właśnie jest taki ciekawostkowo lifestyle'owy, nie? Oprócz tego głosu bez jego nie ma żadnej persony, jakby w sensie nie ma tak, że teraz Nitro może się zwrócić bezpośrednio do kogoś, nie? Tylko to jest tak, wiesz, tak... No ciekawe, no. No, zajebista odpowiedź. Dziękuję, pozdrawiam. Ja zobaczymy, czy odpowie. W stronę... Pan bez kamerki dzisiaj. Tak jak mówiłem przed chwilą, według mnie słuszny ban, w sensie oni to są ban za to w ogóle. Że twój SBR będzie dobry też abosy, powinien być. Dziękuję, idziemy dalej. Co sądzę o banie Nitrozyniaka? Ja szczerze powiedziawszy uważam, że to jest prawdopodobnie zwykły i wyłącznie zwyczajny masban. A jeżeli spermowali go na zawsze, że tak powiem, ha, cóż, chujowo, bo tak naprawdę chłop... traci jeden ze swoich, no może nie głównych, ale z ważniejszych źródeł utrzymania. A co do materiału, nie oglądałem, więc się nie wypowiem, no on jest bardzo kontrowersyjnym twórcą, tak? Ale to takich jest wiele w internecie. Może to jest jakiś początek czegoś dobrego? Oj, no nie wiem, czy takich jest wiele. No, też mi się tak nie wydaje, ale... Tylko debilem w internecie. Nie jesteś debilem, jesteś super. Dzięki. Co sądzisz o banie Nitrozyniaka? Słyszałam coś o tym, ale nie wiem, kurwa właśnie, teraz jestem ciekawa, za co on dostał. No. Ej, a Maja Staśko ma streama? Może Maja Staśko byś zapytał? Maja Staśko to teraz odpala szampana. To na YouTubie go wrzucanie na drugi. Człowieku. Ale to na streamie by mogła. Ale podobają mi się tytuły, stary. Nitrozyniak dostał dożywotniego bana od YouTube. Wielki szkodnik polskiej sieci traci grunt. O, wielki szkodnik. Widzę, że ludzie w komentarzach go stawiają obok takich, takich osobistości jak m.in. Góral, Magikal czy Rapatus. O, to wysoko. To jest mikołajkowy Ragnarok. Dobrze, zobaczymy, czy będzie mikołajkowy Nitrozyniak rok. Nie wiem, hybryda Nitrozyniaka i Derokelona.
co sądzisz o banie nitrozyniaka? A ja dzisiaj w ogóle nie śledziłam tej dramy, dzisiaj widziałam... Ludzie, co jest z wami? Wy jesteście streamerami, youtuberami, kurwa, nie śledzicie takich rzeczy? Siema, co sądzisz o banie nitrozyniaka? Nitrozyniak dostał bana? Co jest? Ja gdzie? 5-1. Gdzie? Nitrozyniak dostał bana? Gdzie? Pod kamieniem no żyje! Co ty gadasz? Mówię ci, ty nie dostaniesz, do... Zryfa kibica. Ale mi się wydaje, że on może nie wiedzieć, o co chodzi, ale zobaczymy, może wie, o co chodzi. Co sądzisz o panie nitrozyniaka? Bardzo dobrze. Chwast wyrwany. O, słyszałeś to? Już dawno temu powinien dostać bana, idiota. Nie słyszałem, co? Powiedział, że chwast wyrwany. Już dawno temu... Ale zagrali. Już powinien dawno temu dostać bana, idiota. A zostanie rozbici. No dobrze, to bardzo mocna opinia. Takich szukamy tutaj, jesteśmy kontrowersyjnymi dziennikarzami. Spizgany koleś zaprasza. No, zachęcił, kurwa, zachęcił. Co sądzisz o banie nitrozyniaka? Co ty mówisz? Nitro dostał bana? Ej, stary, nie wiedziałem, ty aż to zobaczę. No to chyba pan opinii nie ma. Chuj w te żachy, widzowie, na razie. To jest ciekawszy temat. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Chuj w te żachy, widzowie, a tam. Dawaj go na desce i debata, kurwa, dawaj go. Ty stary, ja wiesz, powiem ci szczerze, że nawet nie mam Discorda. Muszę kurwa założyć i może... A cichy 7312 z Minecraftem? Ale tu w ogóle nic nie słychać, stary. Ale ja cichutko, ja tu na tym, na OBS-ie mi się w ogóle paseczek nie rusza nawet, nie? To spierdalamy, gościu rzeczywiście jest cichy. Szkoda, że ty nie jesteś śmieszny. To jest, że panie nitrozyniaka, oglądaliśmy właśnie godzinny materiał. Ja uważam, że nie mam z tym problemu, że dostał bana. Uważam, że jest elementem internetu, który nie powinien funkcjonować już od bardzo dawna. I tyle. Jest absolutna tragedia, moi drodzy. Bardzo mocny statement. Krótko i na temat. Skordzik? Krótko i na temat. Takich opinii jeszcze szukamy. Ciebie wyjebać z internetu i będzie taki czyściutki już. I co? I znowu przybliżasz tą kamerkę, kurwa, zamiast odpowiedzieć, a co? Tak? A co? A mogę? A co? Co zanieś o banie nitrozyniaka? Ja nie wiem nic na temat bana nitrozyniaka. Wiem, że ma bana, ale nie wiem za co. Ktoś tam pisał niby, że jakiś za regulamin YouTube'a czy coś tam z marca, nie wiem. Nie jestem w temacie, nie pytałem się jeszcze. Szczególnie, że wiem, że Zyniak odzyska ten kanał. A skąd on to wie? Wiecie, no już nieraz ludzie dostawali permy i każdy obsrany, że o, perma ma, a to kwestia chwili napisać ticket. Skąd wiesz, że odzyska kanał? No bo wiem, no. Ty myślisz, że YouTube od tako da zbanować kanał? Taki duży? No nie. Sam YouTube zbanował. No właśnie. Jakby to był kanał 300 subów? To raczej bez szans na odzyskanie, ale to ma... ile tam milionów Zyniak miał? No z 2,5? Ale odzyska kanał, nie? Da radę dogadać się z supportem YouTube'a normalnie. Roka? Nie, to jest Łosiu jakiś, kurwa, już też to jest rok. A nie, bo ja na twoją kamerkę patrzę! Chodzi o to, że mam coś na czele? A wiesz, co mam na czele? A co? Twoją stację.